Animacja wideo na temat wpływu dystansu społecznego. Poznaj Oliwię i Noah. Poznaj Oliwię i Noa. Oboje mają koronawirusa, ale poza tym są sprawnymi i zdrowymi osobami. Zobaczmy, jaki wpływ dystans społeczny ma na rozprzestrzenianie się COVID-19. To normalny dzień pracy. Noah budzi się i dojeżdża do pracy środkami transportu publicznego. Ma kontakt z innymi osobami dojeżdżającymi do pracy, ale także ze swoimi współpracownikami. Podczas lunchu Noa lubi ćwiczyć i idzie na siłownię, gdzie dzieli się urządzeniami do ćwiczeń i ciężarkami z innymi uczestnikami siłowni. Później Noa chce się zrelaksować z przyjaciółmi, więc udaje się na drinka do swojego popularnego lokalu, zanim wróci do domu. Noa potencjalnie zainfekował setki osób. Które przekazuje je innym, którzy z kolei przekazują go dalej. W przeciwieństwie do Noego, Oliwia dystansuje się społecznie. Unikając transportu publicznego, pracuje z domu, a tym samym unika kolegów. Podczas lunchu wykonuje trening online w zaciszu swojego salonu. Po długim dniu pracy i chęci relaksu zimnym napojem, rozmawia z przyjaciółmi przez wideo. Zostając w domu, Oliwia nikogo nie zainfekowała. Co, jeśli wszyscy byli jak Noe i kontynuowali swoje codzienne czynności bez zmian? Przejście koronawirusa rozprzestrzenia się szybko, a liczba przypadków w kraju bardzo szybko osiągnie szczyt. Ale co, jeśli wszyscy byli jak Oliwia i praktykowali dystans społeczny? Ograniczone interakcje społeczne między ludźmi zmniejszyłyby transmisję COVID-19. Wirus rozprzestrzeniałby się w populacji znacznie wolniej i opóźniałby maksymalną liczbę przypadków. Więc w wielkim semacie rzeczy, dlaczego to ma znaczenie? Chcemy spowolnić epidemię, aby zmniejszyć liczbę przypadków w danym momencie. Celem jest, aby nie przekroczyć wydolności NHS. Mniej przypadków oznacza większą szansę na uratowanie życia, ponieważ dostępnych będzie więcej lekarzy i łóżek szpitalnych. Większy dystans społeczny utrzymuje więcej ludzi w zdrowiu. Sytuacja jest poważna, ale okazuje się, że dystans społeczny jest skuteczny. Pomyśl, jak skuteczna jest Twoja decyzja.